o tym, co należy zrobić, żeby dobrze prezentować, żeby publiczność przekonać do czegoś, żeby przekonać do jakiejś idei, do jakiegoś pomysłu, czy do jakiegoś działania, ale także żeby przekazać jakąś informację. My żyjemy w świecie, w którym, zwłaszcza tutaj w Polsce, mało przywiązuje się wagi do tego, żeby prezentować w sposób ciekawy i atrakcyjny. Tymczasem każda osoba, która prezentuje, która coś mówi do jakiegoś grona osób, tak naprawdę konkuruje z mediami, z telewizją, z teatrem, z tymi mediami, które wszystkie próbują złapać naszą uwagę. Jak one to robią i co media i dziennikarze wiedzą o tym, jak sięgać po uwagę odbiorcy, jak sięgać po uwagę widza? Otóż one wiedzą, że żyjemy w świecie, w którym rządzą emocje. To emocje są tym czynnikiem, który decyduje o tym, że kliknę coś na portalu internetowym, to wywołane przez program telewizyjny emocje spowodują, że nie przełączę od razu pilota. Ale zanim do tego dojdę i zanim będziemy już rozmawiali o tym, czym są wystąpienia publiczne, jak wystąpienia publiczne przygotowywać i jak je prowadzić, to kilka słów w ogóle skąd pomysł na temat tego warsztatu. Na większość swojego życia zawodowego spędziłem w mediach. Byłem najpierw korespondentem BBC, potem tworzyłem oddział BBC w Polsce, potem taki miałem taką ideę, która gdzieś nadal mi przyświeca, żeby budować prawdziwe, publiczne media, takie na wzór BBC tutaj w Polsce, i zostałem szefem wiadomości Teleekspresu. I przez długą część życia i pracowania z dziennikarzami, bo ja byłem najczęściej tą osobą, no czasami niektórzy mnie mogli zobaczyć, gdzieś tam prowadziłem jakieś programy telewizyjne, ale generalnie byłem gdzieś z tyłu, byłem tym, który decyduje bardziej strategicznie o rozwoju redakcji, o tym, jak ci dziennikarze wyglądają na antenie. Ja z nimi pracowałem. Ja nie mogłem nigdy zrozumieć, jak to się dzieje, że robimy nabór na prezentera telewizyjnego, zgłasza się 1500 osób, my z tych 1500 osób w długo, wiele tygodni trwającym procesie wybieramy tą jedną osobę, która w żargonie telewizyjnym mówi się dobrze przechodzi przez kamerę, tak? Kamera ją lubi, niektórzy mówią, dobrze przechodzi przez ekran. I zwykle taka osoba, jeżeli to jest taki nowy nabytek, bez żadnego doświadczenia telewizyjnego, bez żadnego doświadczenia medialnego, on idzie do czegoś takiego, co się nazywa Akademia Telewizyjna, i tam kilka tygodni, 3-4 tygodnie specjaliści od emisji głosu, od mowy ciała, od autoprezencji pracują z taką osobą, i ta osoba potem do mnie wraca do redakcji. Jak ja zaczynam ją oglądać na antenie, to ja nie wiem, co zrobić. Ręce mi opadają. Więc zacząłem się zastanawiać, na czym to polega, że ci specjaliści zabijają to wszystko fajne, co ta osoba w sobie miała w momencie, kiedy wygrała ten casting. I zorientowałem się, że tam jest bardzo dużo w tej Akademii Telewizyjnej pracy na negatywnym feedbacku. Tam jest mnóstwo informacji, niech pan tą rękę inaczej, tu głowę niech pan przesunie, niech pan przeniesie ciężar ciała z tej nogi na tą. I ten człowiek dostaje tak dużo negatywnego feedbacku, że to zabija i przysypuje w nim wszystko to, co było w nim fajne. No i ja wtedy zacząłem próbować, to były moje takie pierwsze próby, kiedy zacząłem pracować z dziennikarzami, pomyślałem sobie, będę pracował na pozytywnym feedbacku. Będę mówił im taką informację zwrotną, która skupia się na tym, co robią dobrze, i będę starał się wzmacniać w nich to, co robią dobrze. No i najpierw to ćwiczyłem z dziennikarzami, potem ze studentami w szkole filmowej w Łodzi, potem oczywiście jak pracowałem w telewizji, i zobaczyłem, że to rzeczywiście daje bardzo szybkie rezultaty. I w wyniku tego doświadczenia stworzyłem swój taki autorski program, dwudniowy program warsztatów, w których pracujemy z kamerą i pracujemy na pozytywnym feedbacku. Wszyscy uczestnicy tego warsztatu, a przeprowadziłem już ich bardzo dużo, mówią, to jest najfajniejsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w życiu, bo dajemy sobie pozytywny feedback, a ja jeszcze do tego widzę, jak ja w ciągu 2 dni staję się z takiego średniego prezentera albo słabego mówcy, kimś, kto rzeczywiście potrafi porwać ludzi. Ja trochę dzisiaj oczywiście tych tajników przygotowania prezentacji będę Państwu zdradzał, i tutaj wyjdziemy sobie z taką listą zasad, na które warto zwrócić uwagę, ale zachęcam jednak do tego, żeby wejść w taką sytuację coachingu grupowego
i popracować z trenerem, który pracuje z tym pozytywnym feedbackiem, z tą pozytywną informacją zwrotną, bo dzięki temu możemy naprawdę bardzo urosnąć i osiągnąć bardzo dużą zmianę zachowania i sposobu prezentacji w bardzo krótkim czasie. Czy nadal mnie dobrze słychać? Bardzo mi zależy na tym, żeby to nasze spotkanie było jak najbardziej interaktywne. Tutaj jest Piotr, który widzi Państwa reakcję. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, przerwać mi, pogłębić coś, proszę nie przerywać. Ja jestem przyzwyczajony do pracy bardzo interaktywnej. Pracuję z zespołami w sali warsztatowej. Nawet wystąpienia publiczne, które robię i zdarza mi się robić do dużej grupy ludzi, też zawsze robię interaktywnie. Jest to moje pierwsze doświadczenie webinaryjne. Jeszcze w webinarze nigdy nie występowałem, więc na pewno będzie jakaś wpadka. Moja babcia zawsze mówiła, że pierwszy naleśnik musi się nie udać, więc mam nadzieję, że będzie jakaś wpadka, bo jak nie będzie, to znaczy, że następny webinar będzie kiepski. Więc liczę na to, że będzie wpadka. Ile pierwsze mamy osób w tej chwili? 157 osób. Witam tych, którzy do nas dołączyli. Rozmawiamy o sztuce prezentacji, o wystąpieniach publicznych. No dobrze, to zacznijmy od jednej bardzo prostej rzeczy, a mianowicie od kwestii komunikacyjnej. Otóż w momencie, kiedy mówimy o wystąpieniach publicznych, to mówimy o komunikacji. I przede wszystkim najważniejsza rzecz jest taka, że komunikacja między ludźmi jest bardzo nieskuteczna i wiele badań pokazuje, że to jest dużo bardziej niż komukolwiek z nas się wydaje, że to jest możliwe. Z czego wynika to, że komunikacja jest nieskuteczna? Otóż to wynika z tego, że jest bardzo wiele poziomów, na których ta komunikacja gdzieś umyka, gdzieś zostaje naruszona, gdzieś następują pewne dystraktory, które powodują, że ta komunikacja nie przechodzi tak, jak powinna. I pierwsza podstawowa rzecz, która jest taką podstawą komunikacji, a jeszcze potem do tego wrócę, to jest takie pytanie i może ja zadam je Państwu i Państwo spróbują, chyba że będziemy na ty w czasie tego webinaru, podobno jest taki zwyczaj, że na ty, więc będę mówił do Was, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Jeżeli ktoś napisze, że się nie zgadza na to, to proszę napisać, to będę mówił, zwracał się do wszystkich, proszę Państwa. Czy jest ktoś, kto uważa, że nie chciałby, żebym mówił do niego w czasie tego webinaru na ty? Jest 10 sekund na to, żeby zgłosić prawo weta. Czy jest jakikolwiek głos, Piotrze? Nie ma. Czyli mówię do Was, tak? Ja jestem Robert, więc możecie w pytaniach zwracać się do mnie po imieniu. Ja się do Was też zwracam po imieniu. I wracając do tej podstawowej rzeczy. Zadam Wam teraz takie pytanie. Powiedzcie mi, jak człowiek myśli, to myśli słowami, wyrazami, frazami, czy myśli obrazami? Czy jest ktoś, kto chciałby na czacie odpowiedzieć na to pytanie? Myślimy słowami czy obrazami? Większość ludzi mówi, większość was mówi, że obrazami. I to jest prawda. Dziecko, które nie umie mówić, myśli i myśli obrazami. I w momencie, kiedy my się ze sobą komunikujemy, to my oczywiście używamy słów, bo słowa są dla nas formą komunikacji. Ale tak naprawdę nadawca i odbiorca pracują na obrazie. Nadawca ma obraz w głowie i jego celem jest wytworzyć obraz w głowie odbiorcy, do którego mówi, i używa do tego słów. I oczywiście słowa mają pewne ograniczone możliwości przekazu, mają różne pojęcie, napięcie emocjonalne, dla jednych, dla kogoś są bardziej pejoratywne, dla kogoś mniej pejoratywne. No, wychowujemy się w różnych środowiskach. Ale zacznijmy od tego obrazu. Czyli jeżeli komuś powstaje jakaś idea w głowie, ona rysuje w postaci takiej żaróweczki, tak? Mamy taką żaróweczkę, mamy jakąś ideę. Coś nam w głowie powstało. Mamy jakąś myśl i chcemy się tą myślą z kimś podzielić. My mamy w głowie żaróweczkę i teraz musimy ten obraz, który nam w głowie powstał, tą ideę, tę myśl, zamienić na słowa. Ten proces jak się nazywa? Ktoś może napisze? Jak się nazywa proces zamiany obrazu, który mam w głowie, na słowa?
ktoś jest odważny, żeby społecznie nazwać, to ma taką bardzo werbalizację, zgadza się, werbalizacja. Następuje proces werbalizacji, czyli mnie powstało coś w głowie i ja zamieniam to na słowo. Jak myślicie, czy tu następuje strata? Czy ja zniekształcam to, co mówię, to już w jakiś sposób zniekształcam to, co pomyślałem sobie. Otóż okazuje się, badania w warunkach zawodowych, rozmowa ludzi, którzy są doświadczeni, mówią pewnym żargonem, więc ich język jest bardzo dopasowany do specyfiki, którą się zajmują, mówi się, że tutaj następuje zniekształcenie od 25 do 35%. Już na poziomie mówienia tego, o czym pomyślałem, już nie mówię dokładnie tego, co mam w głowie. Używam pewnych słów, które mają pewne ograniczone znaczenie. Co więcej, nie mam tyle czasu, żeby szczegóły, które mi w głowie powstały, wyrazić i zwerbalizować w sposób taki, żeby ten obraz był stuprocentowo skutecznie przekazany drugiej osobie. No dobrze. Zwerbalizowałem to, co chciałem powiedzieć. Następny proces, który już jest po stronie tej osoby, która mnie słucha, no to jest oczywiście słyszenie. Jak myślicie, czy możecie usłyszeć wszystko, co ja do was teraz mówię, siedząc przed komputerem? Otóż nie, bo komuś tam czajnik zagwizdał, bo herbatę sobie robi, ktoś komuś coś tam powiedział z innego pokoju, ja powiedziałem o czymś, co wam przypomniało coś, jedno zdanie, pół zdania, kawałek wypowiedzi, uciekło. Nie jesteśmy w stanie usłyszeć wszystkiego. Co więcej, im dłużej trwa wypowiedź, tym więcej tracimy. No i efekt jest taki, tutaj powinienem napisać słyszenie, o, słyszenie, że znowu około 20% rozmawiamy o sytuacji, kiedy dwie osoby ze sobą rozmawiają i są skupione na tym, tak? Że około 20% nie jestem w stanie usłyszeć. No dobrze. Jak już usłyszałem, co do mnie ktoś chciał powiedzieć, to potem jest zrozumienie. Czy jesteście w stanie zrozumieć wszystko, co ja mówię? No mówimy tym samym językiem, więc w zasadzie wydawałoby się, że powinniście wszystko zrozumieć. Otóż okazuje się, że nie. Dlatego, że każdy z nas ma pewną mapę emocjonalną. Psychologowie mówią, mapa to nie teren. Każdy człowiek ma pewną mapę dotyczącą swoich przekonań. Tego, co jest dobre, co uważa za dobre, tego, co uważa za złe. Kogoś uważa za uczciwego, kogoś za nieuczciwego. Ktoś uważa, że Państwowa Komisja Wyborcza była źle przygotowana. Ktoś inny uważa, że Państwowa Komisja Wyborcza działała, czyli zlecenie chciała sfałszować wybory. Moje poglądy na temat takiego jednego wydarzenia, jak ostatnie wybory w Polsce, są wynikiem moich przekonań. One są też wynikiem moich poglądów, ale ja mówię o tej mapie emocjonalnej. O to, że w coś wierzymy, w coś nie wierzymy, coś uważamy za słuszne, opłacalne, coś uważamy za niesłuszne, nieopłacalne. I teraz jak ja do kogoś mówię, to on bardzo często porównuje to, co słyszy, do mapy, którą ma. Jeżeli nagle słyszy informację, która nie pasuje do jego mapy, czyli do jego przekonań, które głęboko w nas siedzą, to czy ta osoba, jak dostaje informację, która nie pasuje do jego mapy, modyfikuje swoją mapę? Otóż okazuje się, że nie. Że naszą mapę dotyczącą naszych przekonań bardzo trudno się modyfikuje. To się robi w pracy nad przekonaniami, w pracy coachingowej, ale jak dostajemy informację, która nie pasuje do naszej mapy, to my nie modyfikujemy mapy. My modyfikujemy tą informację i dlatego mówi się, o, usłyszał to, co chciał usłyszeć, tak? Nie dlatego, że jest zły, złośliwy, głupi i tak dalej, tylko no, każdy ma mapę, coś mu nie pasowało, więc usłyszał to, co mu pasowało do mapy. Ja mam taką historię, to kiedyś mi mój kolega przysłał tort urodzinowy. Miał piąte urodziny swojego syna, mieszka w Falenicy pod Warszawą i zamówił tort. Tam ta cukiernia słynie z węgierskiego tortu. No więc on zadzwonił i mówił, że chciałby zamówić tort węgierski. Pani się pyta, czy ma być napis. Tak, ma być napisane Krzyś 5 lat.
I mówi, tylko mam jedną prośbę, żeby ten tort nie był nasączany alkoholem, żeby był bez alkoholu. Bo ten tort jest mocno nasączany rumem, bo to jest Kali Sylwestra, ale ponieważ to był Kinderball, przyjęcie dla dzieci, więc no, ten mój kolega nie chciał, żeby ten tort był nasączony alkoholem. No i w sobotę rano pojechał do cukierni, zapłacił, odebrał tort, przywiózł do domu. Żona otwiera, tam jest napisane Krzyś, 5 lat bez alkoholu. No i to jest oczywiście kolejny dowód na stratę komunikacyjną. Ktoś źle zapisał, ktoś źle zrozumiał wyszedł taki to właśnie pasztet. No więc, ponieważ te słowa mają ograniczone znaczenie, ponieważ nie są w pełni wyrazić wszystkiego i my nie mamy tyle czasu, a do tego jeszcze jest ta mapa naszych przekonań, no to znowu mówi się, że około 25% tutaj nam się zniekształca. To też wynika z tego, że z różnych środowisk jesteśmy. Pewne słowa trochę inaczej przez nas są odbierane. I tu może inny taki dowcip jest, ja uwielbiam i zbieram dowcipy komunikacyjne i znam ich dużo, ale to jest taki bardzo krótki dowcip o tym, jak to rozmawia Ślązak z góralem i Ślązak mówi, mosz tu byt i kup jedna halba. Nie wiem, czy wiecie, co to jest jedna halba. Halba od niemieckiego halb, czyli pół litra. Pół litra to jest jedna halba. No i ten wziął te pieniądze od tego Ślązaka, wychodzi z nim się, cholera, co to jest ta jedna halba? No ja kompletnie nie wiem, co to jest ta jedna halba. No i wraca do niego, otwiera drzwi i mówi, ty, co to jest ta jedna halba? A ten mówi, ty masz lech, no co to jest jedna halba? Kup dwie. No i to jest właśnie znowu, tamto się zupełnie innej informacji spodziewał, co innego zrozumiał i inaczej to odebrał. A to nie jest jeszcze koniec. Otóż potem jest kolejny etap, na którym następuje strata w komunikacji, a mianowicie to jest akceptacja. Otóż nie zawsze, kiedy mówimy coś do kogoś, to on jest gotów to zaakceptować. Ja tu nie napiszę już procentów, dlatego że ten poziom akceptacji może być tak niski, że ta informacja, która do mnie dociera, będzie zniekształcona diametralnie. Ja to zawsze podaję taki przykład, jak moja córka jeszcze była młodsza, dzwonię do niej i mówię, Krysiu, co robisz? Ona mówi, no siedzę na komputerze, coś robię przy komputerze. Ja mówię, odrobiłaś lekcję? Jeszcze nie. A posprzątałaś pokój? No jeszcze nie. Ja mówię, no dobrze, odrób lekcję i posprzątaj pokój i dopiero potem możesz usiąść i się bawić na komputerze. No dobra. Ja mówię, Krysiu, ponieważ ja wiem, że tu następuje strata, więc ja mówię, powtórz na to, co się umówiliśmy. Oj, tata, ty znowu te swoje coachingowe metody. Ja mówię, powtórz, no mam odrobić lekcję i posprzątać pokój, okej? I dopiero potem mogę na komputer. Umówiliśmy się, tak? Tak. Jak myślicie, co robi moja córka, jak ja wracam do domu? No oczywiście, siedzi przy komputerze. No Krysiu, odrobiłaś lekcję? Tak, odrobiłam matematykę. Masz coś jeszcze zadane? Zresztą mam geografię angielską, ale potrzebuję twojej pomocy. A pokój, no zobacz, no posłała łóżko. Ja mówię, a to ubranie od 4 dni tu leży. Proszę się, żebyś to zabrał. Jeden ruch ręką. No nie mówiłeś, że cały pokój mam posprzątać przecież. Może miałem jeszcze okna umyć i parapety z kurzu wytrzeć. Jej poziom akceptacji dla tego, co ja od niej oczekiwałem, nie był zbyt wystarczająco wysoki. I ona usłyszała tyle, ile mówi się chciała usłyszeć. Ale to nie jest złośliwe. To nie jest nic, co ona zrobiła specjalnie, na złość i tak dalej. Nie, jej gotowość do przyjęcia tego komunikatu nie była wystarczająco wysoka. I teraz efekt jest taki, że ja sobie pomyślałem żarówka, przekazałem to drugiej osobie. Mam oczywiście przekonanie, że taka sama żarówka powstała w głowie tej drugiej osoby. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Otóż w głowie tej osoby najprawdopodobniej powstało zupełnie co innego. Być może to będzie błąd. Tak? I potem ta osoba przychodzi do mnie, przynosi mi ten młotek i ja mówię, no debil jakiś, no wariat, no głupek jakiś, albo złośliwy, no. Specjalnie chciał źle zrozumieć to, co ja mówię. Dlaczego tak się dzieje? No bo trudno mi uwierzyć, że ta komunikacja ma tyle poziomów, na których następuje strata. I jak się przygotowuje wystąpienie publiczne, trzeba doskonale sobie zdawać z tego sprawę, że sposób mówienia, sposób prezentowania musi być tak przeprowadzony, żeby pamiętać o tym, że tu następuje strata.
Dlatego ważne jest, dlatego nie jest trudno w tym webinarium uczestniczyć, bo ja nie widzę Państwa reakcji, nie widzę pytań. Ja nawet nie wiem, czy wy mnie słuchacie, czy ktoś sobie tam długie w nosie, a to mi zawsze pomaga widzieć, czy ta publiczność mnie słucha. No ale widzę, że nam nie spada tak zwana oglądalność, bo mamy już 180 osób. Witam tych, którzy w tej chwili do nas dołączyli. Rozmawiamy o tym, jak prowadzić wystąpienia publiczne. No dobrze. To pierwsza rzecz. Otóż powiedzieliśmy sobie na początku, że ludzie nie myślą słowami, nie myślą frazami, tylko myślą obrazami. Jeżeli myślą obrazami, to co jest rolą mówcy, który mówi do publiczności? Jak przypominacie sobie sytuację, kiedy przygotowywaliście się do wystąpienia publicznego, to co robiliście? Napiszcie mi, co robiliście, jak się przygotowujecie, co robicie, jak się przygotowujecie do wystąpienia publicznego? Są jakieś odpowiedzi, Piotrze? Ja tu zajrzę. Listę tematów, denerwujemy się, plan piszemy, tak. Co robimy? Głównie piszemy. Głównie piszemy. A my mamy mówić obrazami. To jak to? Otóż to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą dobrzy mówcy doskonale wiedzą. Otóż każdy dobry mówca nie pisze sobie wystąpienia, tylko rysuje storyboard. Wiecie, co to jest storyboard? Storyboard to jest taki komiks. To są ujęcia filmu, które macie wytworzyć w głowach odbiorców, do których mówicie. Dlatego, że to, co sprzedaje przekaz, to są historie. To są historyjki o innych ludziach. I żeby stworzyć dobre wystąpienie publiczne, to trzeba sobie narysować jakieś tam historyjki umownie. Po pierwsze, to jest dużo łatwiej zapamiętać taką historię obrazkową. Po drugie, to nam daje to świadomość, że moją rolą jest wywołać obrazy w głowach ludzi. To ludzie, którzy słuchają mojego wystąpienia, muszą zobaczyć konkretne obrazy. Muszą zobaczyć tą moją córkę, która siedzi przy tym komputerze, to jak ja przychodzę do niej i mówię, dlaczego nie posprzątałeś tych rzeczy i tak dalej. Bo historie sprzedają. Historie sprzedają. I teraz waszym zadaniem, przygotowując się do wystąpienia publicznego, jest narysować sobie storyboard, który obrazuje te historyjki, które chcecie opowiedzieć. Ale ważne jest to, żeby te historyjki rzeczywiście sprzedawały to, co chcecie powiedzieć, to tam muszą być pewne szczegóły, muszą być pewne informacje, które pomogą temu odbiorcy zrozumieć ten przekaz, zrozumieć, czytaj, wyobrazić sobie to, co ma zobaczyć. Ja mam takiego kolegę, który pracuje w agencji reklamowej i zajmuje się reklamą radiową. I oczywiście to normalne, że jak jest przetarg na kampanię reklamową w telewizji, no to wszyscy marketingowcy, dyrektorzy kreatywni właśnie przygotowują taki storyboard, idą do klienta i mamy pomysł na taką właśnie kampanię, że tam w pierwszych sekundach ujęcia to się będzie działo, w drugich i w trzeciej sekundzie to i tak dalej. Pokazują pomysł na tą reklamę, pokazują storyboard. Ale ten mój kolega pracuje przy reklamie radiowej. I on też, jak idzie do klienta, rysuje storyboard. Ci klienci, z którymi ma pierwszy raz kontakt i go nie znają, mówią, ale to ma być radiowa reklama. Oni oczekują, że będzie napisane. On mówi, tak. Ale rolą dobrej reklamy radiowej jest tak zrobić ten spot reklamowy, żeby słuchacz wyobraził sobie obrazy. Jak zobaczy obrazy, to ta reklama będzie działała. Teraz proszę sobie zobaczyć, akurat teraz to jest taki okres, kiedy pogoda się zmienia, jest chłodniej, ludzie zaczynają mieć chrypkę, jest dużo reklam dotyczących różnych środków na gardło. Jest albo nauczycielka w klasie i reklama jest, dobra reklama jest tak zrobiona, że ja jadę samochodem, słucham radia, czy golę się, słucham radia i słyszę tą reklamę i ja w głowie mam obraz, mam tą nauczycielkę, która stoi przed uczniami, nagle gdzieś jej głos się załamuje, jakiś uczeń mi podaje tego czy innego producenta pastylkę na gardło. Dobrze zrobiona reklama, to jest taka reklama, którą jak ja ją słyszę, to ja widzę obraz, bo obraz sprzedaje, bo obraz powoduje, że jak ja zobaczę obraz
słuchając czyjejś wypowiedzi, to ja bardziej w to, co on mówi, ten ktoś, uwierzę. Tak to działa, psychologowie wielokrotnie to zbadali. Kolejna rzecz. Otóż robiono wielokrotnie badania, których celem było stwierdzić, jaka jest percepcja ludzi. Znaczy, że jeżeli jest wystąpienie publiczne, nie wiem, 15-minutowe, półgodzinne, godzinne, dwugodzinne, ile ludzie z takiego wystąpienia są w stanie zapamiętać. I się okazało, że jak się zadaje pytanie odbiorcom wystąpienia publicznego, o czym on mówił, o czym to było, to ludzie mówią zwykle jedno zdanie. Jedno zdanie, które im zostało w głowie. To może być jakiś kwantyfikator, jedno zdanie podsumowujące całą wypowiedź, ale najczęściej zapamiętamy jedno zdanie. I każdy dobry mówca doskonale wie, że on przede wszystkim ma zastanowić się, z jakim jednym zdaniem, z jaką jedną informacją mają wyjść odbiorcy, którzy wysłuchali mojego wystąpienia. I mówi się, ja to nazywam, że one message. Jak prowadzę warsztat z wystąpień publicznych i potem nagrywamy kolejne wystąpienia, to zawsze proszę uczestników, teraz napisz, jaki jest one message, jaka jest jedna informacja, którą chcesz przekazać swoim wystąpieniem, napisz na kartce, złóż na pół, a potem sprawdzimy, czy wszyscy dokładnie to samo pomyśleli sobie po zakończeniu twojego wystąpienia. Jeżeli wiesz, co chcesz uzyskać, co ma w głowach ludzi powstać, to doskonale przygotujesz to wystąpienie. Jeżeli nie wiesz, albo mówisz, pięć rzeczy muszę przekazać, to każdy zapamięta jedną, tylko nie wiesz, którą. Dlatego warto sobie jasno zdefiniować, jaki jest jeden temat mojego przekazu. A reszta to są te historyjki, które mają udowodnić, że ten przekaz jest prawdziwy. To jest ta informacja, te historie, te obrazy, które masz wytworzyć w głowach odbiorców swoich, po to, żeby twój przekaz był wiarygodny. Tutaj pisaliście, że macie stres, że taka rzecz, która... I oczywiście to jest normalne. Każdemu z nas się wydaje, że my się wyjątkowo bardzo denerwujemy przed wystąpieniem publicznym, a na skali emocji, które towarzyszą konieczności wystąpienia przed grupą ludzi, to jest bardzo wysoko. Ono jest wyżej niż śmierć współmałżonka dla niektórych osób. Tak, to, że musisz wystąpić przed publicznością, powoduje ogromny stres. I to dotyczy prawie wszystkich ludzi. Podobno psychopatów nie dotyczy. A skoro tak, to znaczy, że jeżeli nie masz tremy przed wystąpieniem publicznym, to znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Ale oczywiście na to są różne metody. Ja sprzedam jedną, którą nazywam zrzuceniem małpy. Zrzuć małpę po to, żeby się pozbyć stresu przed wystąpieniem publicznym. Otóż ja mówię tak, jak masz wystąpić przed grupą ludzi i czujesz ten stres, to ci na plecy wskakuje taka małpa, taki dorosły szympans, który około 100 kilo waży. W związku z tym nogi ci się uginają, no bo on siedzi na twoich plecach i jest ciężki. No ale ten szympans jakoś na tych plecach musi się trzymać, więc się trzyma tu za gardło i tu za łóżko. I ty teraz nogi się uginają, tutaj ledwo mówisz i masz wystąpić przed ludźmi. Głos więźnie w gardle, tu ledwo mogę mówić i nagle mam mówić. Więc ja mówię, wychodzisz przed tą publiczność, czujesz, jak ta małpa ci siedzi na plecach, złap tą małpę i rzuć w publiczność. W jaki sposób można zrzucić małpę i rzucić małpę w publiczność? Bardzo prosto. W pierwszych sekundach swojego wystąpienia zrób, powiedz coś, czego twoja publiczność się nie spodziewa. Zadaj pytanie. To jest najprostszy sposób. Wychodzisz, masz mówić nagle o wynikach finansowych swojej spółki, ale wychodzisz, mówisz, czy z was ktoś kiedyś zastanawiał się nad tym, czy mógłby zdobyć nagrodę Nobla? Ludzie nagle zaskoczeni. Co się dzieje? Dlaczego to jest zrzucenie małpy? Bo jak ty zobaczysz, że twoja publiczność jest zaskoczona, zaśmiała się, zdziwiła, nie wie co dalej, to ty odzyskujesz poczucie kontroli. Masz poczucie, że o, publiczność zareagowała na to, co zrobiłem. Zadałem pytanie.
powiedziałem coś takiego, że oni się zaśmiali, albo wystraszyli, bo zadałem pytanie i teraz próbuję złapać kontakt wzrokowy, a wszyscy uciekają, czubki butów oglądają, bo się boją, że ja ich wyrwę do odpowiedzi, tak? A przecież nikt nie lubi publicznie występować, a tu jest grupa ludzi i nagle trzeba by wstać i coś powiedzieć. Więc to jest zrzucenie małpy, to jest takie przekazanie tej swoich emocji odbiorcy. Jak ja zobaczę, że odbiorcy zareagowali na to, co zrobiłem, jakąś emocją, śmiechem, strachem, zaskoczeniem, wtedy ja odzyskuję poczucie kontroli i już następny ciąg mojego wystąpienia będzie dużo lepszy, bo się uspokoję, będę się czuł dużo pewniej. Co więcej, masz tylko jedną szansę, żeby zrobić pierwsze wrażenie na swoich odbiorcach. Tylko jedną. I to jest pierwsze parę sekund. I mnie kiedyś uczono wiele, wiele lat temu, że dobre wystąpienie publiczne to jest takie, że ja muszę wyjść, powiedzieć, no teraz będę mówił o tym, jak przygotować dobre wystąpienie publiczne. Potem powiem, jak przygotować dobre wystąpienie publiczne, a na końcu powiem, no i powiedziałem wam, jak przygotować dobre wystąpienie publiczne. Otóż dzisiaj tak nie można, dlatego że dzisiaj ludzie, nasi potencjalni odbiorcy naszego wystąpienia są bombardowani przez media. Ich emocje są ciągle drażnione i wywoływane i my musimy z tym się zmierzyć i próbować więcej tym ludziom tych emocji dostarczyć w naszym wystąpieniu, żeby utrzymać ich uwagę. I to zrzucenie małpy bardzo pomaga. Zawsze znajdziesz czas. A co jak będą patrzeć jak na wariata? Ktoś pyta. No więc właśnie rzecz polega na tym, że ja mam takie doświadczenie prowadząc ten warsztat z wystąpień publicznych, że ludzie się boją, że wyjdą na wariata. W związku z tym trzymają w swojej sferze komfortu. I ja bardzo często robię takie ćwiczenie, że mówię, spróbuj przesadzić ze środkami ekspresji. Zobaczcie, jak ja tutaj macham tymi rękoma. No. Czy was to drażni, czy wam to przeszkadza? Najczęściej nie. To gdzieś w naszej głowie siedzi ten strach. I ktoś kiedyś powiedział, jeżeli nie jesteś przygotowany na to, żeby popełnić błąd, to nigdy nie będziesz innowacyjny, nigdy nie zrobisz czegoś lepiej, bo będziesz starał się siedzieć w swojej strefie komfortu. Być może tak się zdarzy, że wymyślisz taką małpę, że ludzie na to nie zareagują. No trudno, ale stwarzasz szansę, że twoje wystąpienie będzie ciekawsze i złapiesz ich uwagę na początku. Oczywiście to jakoś tam zależy od publiczności, do której się mówi. Niektórzy mi mówią, no tak, ale to też ważne, o jakim temacie mówię. Otóż nie, dlatego że jak ja pracuję ze studentami w szkole filmowej w Łodzi i mamy taki jeden dzień pracy przed kamerą, gdzie oni mają przygotować jakieś wystąpienie i potem nagrywamy to, analizujemy, to ja im zawsze mówię, wymyśliłeś sobie temat, teraz napisz scenariusz tego, co zrobisz na początku. Dlatego że to nie musi być pytanie, to nie musi być dowcip. Wielokrotnie mi się zdarza wziąć, nie wiem, pierwszą lepszą rzecz do ręki, jak pracuję z prezesem, nie wiem, banku, który się przygotowuje do wystąpienia i nie ma pomysłu na zrzucenie małpy. Mówię, weź tą świeczkę i powiedz, jak myślicie, dlaczego ja to przyniosłem? Niech ludzie wymyślają, dlaczego tą świeczkę. Zrzucisz małpę, bo przeniesiesz na nich odpowiedzialność na to, żeby wymyślili, po co to jest. Mi się kiedyś na warsztacie zresztą zdarzyło puścić fragment filmu, który zapomniałem, po co puszczam. Bo za kogoś prowadziłem warsztat i byłem przerażony, po czym film się skończył i mówię, no jak myślicie, dlaczego ja wam ten film puszczam? Wymyślili mnóstwo pomysłów. Nie wiem, czy był ten, o który chodziło, ale były być może nawet lepsze. Także nie wolno się bać tego, że pomyślą, że jestem wariatem. Dlatego, że wariatów się fajnie słucha. Ja zresztą uwielbiam taki krótki wiersz, Biały wiersz Gałczyńskiego, który napisał kiedyś: ja jestem Polak, a Polak to wariat, a wariat to lepszy gość. Tak, jeżeli chcesz zrobić dobre, atrakcyjne wystąpienie publiczne, to ludzie mają o tobie pomyśleć, że jesteś wariat. Ten pozytywny wariat, który ma w sobie mnóstwo pasji, emocji, mówi ze swadą w sposób atrakcyjny, ciekawy i taki, że mi się chce tego słuchać. I do mnie ten przekaz trafia. Mogę powiedzieć tak. Jeżeli robisz wystąpienie publiczne i nie masz poczucia, że robisz z siebie wariata, to będzie nijak.
Musisz czuć, że robisz z siebie wariata. Jeżeli czujesz, że ci się pod szlaki ze wstydu zaciskają, że robisz z siebie trochę idiotę, to to jest dobry znak. To znaczy, że to zaczyna być jakieś. Bo jeżeli robisz w ramach swojej strefy komfortu i nie wychodzisz poza nią, to jest nijakie, bo to robisz tak, jak wszyscy robią. A ważne jest, żeby się różnić, tak? Żeby zrobić inaczej niż wszyscy. Czy zawsze nam się to uda i za każdym razem? Pewnie nie. Pewnie czasami parę osób sobie pomyśli, no Jezu, tu się wydumia. Ale większości i tak się będzie podobało. Ale żeby znaleźć swój styl prezentacyjny i zbudować napięcie w czasie wystąpienia publicznego, to musisz być inny, musisz trochę zagrać pewne rzeczy. Ja może przed serią pytań dam wam taki przykład. Opowiem wam dwie historie. Obie historie dotyczą mnie. Jedna jest prawdziwa, druga jest nieprawdziwa. A wy spróbujcie mi zgadnąć na czacie, która jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa. Pierwsza historia jest o tym, ona może brzmi mało prawdopodobnie, ale uwielbiam prać. Mam pralkę i suszarkę w piwnicy na dole, mam taką tam pralnię urządzoną. Z góry dzieci my zrzucają ubrania, taką rurą spada, ja wyjmuję kosz, dzielę rzeczy na kolorowe, na białe, wkładam do pralki. Moja żona mówi zresztą, że mam chyba kochankę w pralni, bo ja potrafię usiedzieć przed tą pralką i nie mogę się doczekać, kiedy te brudne rzeczy, które tam włożyłem po wsypaniu proszku i płynu, zapachem, wyjmę, one będą pachniały i włożę je do suszarki. Uwielbiam to robić. Ja jako coach, pracując z ludźmi, nie robię nic takiego namacalnego i widocznego, a to pranie to jest taka rzecz, którą widać, tak? Były brudne, a potem wyjmuję czyste i są pachnące, świeże i mam takie poczucie, że zrobiłem coś konkretnego i daje mi to satysfakcję odpocząć. To jest pierwsza historia. Druga historia jest o tym, że uwielbiam jeździć konno. Mam swojego konia, bardzo często wsiadam na niego rano, raniutko wychodzę z domu i jadę na tym koniu w okolicach Puszczy Kampinoskiej, czasem tam spotykam łosie. I to w ogóle daje mi takie duże zapomnienie o tym, co mam tego dnia robić. Także jak wracam tego konia, z tym koniem, żeby go rozsiadłać, to często nie pamiętam, jaki jest dzień tygodnia, co ja będę robił, muszę sobie to wszystko przypominać. No daje mi to niesamowite zapomnienie. No słucham, która historia jest prawdziwa, a która nie? Jakie są odpowiedzi, Piotr? Pierwsza tak, druga nie. Dlaczego tak uważacie? Uważacie tak dlatego, że pierwszą historię opowiadają z pasją, z gestykulacją, z takim, no widać, zaaferowaniem. A drugą historię opowiadałem w sposób bardzo spokojny, stonowany i ona była niewiarygodna. Oczywiście zagrałem w tych obu przypadkach. Nie wiem, jak działa moja pralka. Nie umiem jej obsłużyć. Nie umiem. A konia mam i uwielbiam na nim jeździć i musiałem się powstrzymywać, żeby nie gestykulować i z pasją nie opowiadać tego o tym, jak jeżdżę konno. I tutaj wynika z tego kolejna rzecz. Jeżeli chcesz, żeby twoje wystąpienie było atrakcyjne, musisz mówić z pasją i musisz przesadzać. Jak ja proszę na moich warsztatach, czy w czasie procesów coachingowych osoby, żeby spróbowały przesadzić, tak naprawdę przesadzić kompletnie z wystąpieniem publicznym i nagrywam to i pytam, no słuchaj, jak się czułeś? No nie, no robiłem się idiotę, no, zachowywałem się jak wariat. A potem im mówię, obejrzyj to. Oni to oglądają, no kurczę, mógłbym dużo bardziej. Tak, bo to jest prawda. Bo jak ty robisz z siebie wariata przed publicznością, to wydaje ci się, że dużo bardziej robisz z siebie tego wariata, niż robisz w rzeczywistości. Musisz bardzo dużo tej pasji, energii włożyć w to, żeby osiągnąć stopień przesady. No nie się przez te lata prowadzenia tych warsztatów nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby ktoś przesadził tak, żeby to się nie dało oglądać. To jest bardzo trudno zrobić. I dlatego podsumowując ten czwarty punkt, bo w czasie warsztatu przejdziemy przez 10 takich punktów, oczywiście będziemy to nagrywać, będziemy analizować, każdy będzie dostawał feedback.
Natomiast te cztery punkty podsumuję ten czwarty tym, co już powiedziałem. Jeżeli prowadzisz wystąpienie publiczne i nie masz poczucia, że robisz z siebie idiotę, nie masz poczucia, że przesadzasz z ekspresją, nie zaciskają ci się pośladki, to twoje wystąpienie jest nijakie. Jesteś w swojej sferze komfortu i to jest takie same wystąpienie, jak wszyscy to robią. Dopiero jak wyjdziesz z tej strefy i pokażesz pasję i zastosujesz te rzeczy, będziesz budował obrazy, będziesz wiedział, jaką jedną informację chcesz przekazać i zrzucisz małpę, żeby złapać uwagę twoich odbiorców, twoje wystąpienie będzie sukcesem. Przynajmniej stworzysz szansę, żeby było sukcesem. Jeżeli zrobisz to tak jak zwykle, to będzie tak jak zwykle. Mam pytanie w skali 1 do 10, jaka była jakość, jaka jest jakość naszego spotkania. Chodzi mi o jakość techniczną. Głos, dźwięk, obraz. Od 1 do 10 bardzo proszę. Ok, 10-11 widzę się tutaj pojawia nawet. Dobrze, a merytoryczna jakość. Czy to, o czym mówię, jest wiarygodne? Czy to było jakąś wartością dla was? Od 1 do 10. 1 żadna wartość, 10 duża wartość. Patrzę tutaj. No, dziesiątki same. Bardzo dziękuję. To bardzo mnie cieszy. No to czas na pytania. Czy ktoś chciałby o coś zapytać, czegoś się dowiedzieć? Proszę, śmiało. Ile mamy osób, Piotrze? ...185 osób, czyli oglądalność znowu troszeczkę urosła. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. I może niespodzianka od razu, zaraz przeczytamy tutaj jakieś pytanie, ale niespodzianka. Bo wspominałem tutaj o tym warsztacie, który prowadzę. To jest dwudniowy warsztat, głównie dla menadżerów, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą coś zrobić swoimi wystąpieniami, chcą popracować nad tym i naprawdę zobaczyć bardzo dużą zmianę. I niespodzianka jest taka, ponieważ to jest nasz mój pierwszy webinar na ten temat, mamy specjalną ofertę dla osób, które uczestniczyły w tym webinarze. Dla tych, którzy uczestniczyli w tym webinarze i się zgodzą, cena za ten dwudniowy warsztat, a naprawdę wartość jest ogromna, to jest 1700 zł. Normalnie kosztuje ten warsztat dwudniowy od osoby 3040 zł. Tutaj dajemy cenę 1700 zł dla uczestników tego webinara. Jak się mówi webinara czy webinaru? Nie wiem, ale no w każdym razie tego naszego wydarzenia, z którym teraz mamy. Bardzo zachęcam. Zresztą satysfakcja gwarantowana. Jak ktoś będzie na tym warsztacie i powie mu, że nie dało mu to wartości, to zwracamy pieniądze. Ryzyko żadne. Dla mnie też nie, bo prowadziłem tych warsztatów już wiele. Czy jest jakieś pytanie? Może ja tutaj spróbuję przeczytać. Wyrzuciło mnie. Co robić, gdy głos drży? Co robić, gdy głos drży? Mówić głośniej. Więcej gestykulować. Mówić z pasją. Przestanie drżeć. Ale przede wszystkim zrzuć małpę. Zrób na początku coś takiego, żebyś poczuł, że twoja publiczność jest zaskoczona, śmieje się, zdziwiona jest, wystraszona, cokolwiek. Jak zrzucisz małpę, to głos przestanie ci drżeć. Ale przede wszystkim mów głośniej i gestykuluj. Ja to mam to doświadczenie w czasie warsztatów, że jak ja proszę ludzi, żeby przestali się skupiać na tym, o czym mówią, tylko skupiali się nad ekspresją i gestykulacją, to nagle zaczynają mówić płynniej. Nagle ten głos przestaje im drżeć, bo się skupiają na formie. Może jeszcze jedna rzecz, którą powinienem powiedzieć. Każdą wypowiedź można podzielić na trzy elementy. Treść, czyli to, co słowami można by zapisać, jak mówimy. Ton głosu, czyli szybko, wolno, cicho, głośno. Ton głosu i mowa ciała. Jeżeli teraz to wszystko to jest 100%, to treść ile? A ton głosu ile?
a mowa ciała ile? Być może niektórzy z was to wiedzą, a niektórzy w to pewnie nigdy nie uwierzą, że treść 7%, ton głosu 38%, a mowa ciała 55%. Jaki z tego wniosek? Otóż taki, że nie jest ważne, co mówisz, tylko jak mówisz. A są wypowiedzi, w których treść 0%. Bo jeżeli ja witam kogoś i mówię, dzień dobry, proszę, niech pan siada. Neutralna wypowiedź. I podchodzę do tej osoby, biorę ją za łokieć, mówię, dzień dobry, proszę, niech pan siada. A drugim razem siedzę na krześle, noga na nogę i mówię, dzień dobry, proszę, niech pan siada. To powiedziałem na poziomie treści dokładnie to samo. Ale jakoś to przekaz był zupełnie inny, o 180 stopni. I dlatego jak chcesz zrobić dobre wystąpienie publiczne, to narysuj storyboard, postaw sobie kabelkę, telefon, cokolwiek, nagraj się. Spróbuj przesadzić z ekspresją, zobacz jak to wygląda. Dużo więcej i efektywniej spędzisz ten czas, niż pisząc sobie punkty i przygotowując plan wystąpienia. Bo wystąpienie to ma być kolejka górska. Tam mają emocje się pojawiać, bo to działa na ludzi. Tak? Żebyście uwierzyli w to, co ja wam opowiadam, gdybym ja stał i mówił, no tak, jak wiadomo, w wystąpieniach publicznych ważne jest, żeby używać odpowiedniej mowy ciała, która będzie spójna z tym, o czym mówimy i pokazywała, że jesteśmy przekonani do tego, co mówimy. To byście się wyłączyli za chwilę, tak? Dlatego trzeba tej ekspresji i tej pasji dodać do tego. Oczywiście ja nie mówię, że każdy ma gestykulować, że każdy ma mówić głośno, cicho i tak dalej. Każdy musi znaleźć swój sposób. Ale pomyśl sobie, jak ja powinienem występować, gdy mówię z pasją. Spróbuj opowiedzieć o czymś, co cię naprawdę pasjonuje. A potem weź inny temat i spróbuj w ten sam sposób o tym opowiedzieć. Zobaczysz, że to działa. Kolejne pytanie. Jak radzić sobie z osobami, które przeszkadzają w przemawianiu? Ja mam bardzo prosty sposób. Przestaję mówić i patrzę się na tą osobę, która z kimś rozmawia i przeszkadza. Publiczność sama ją zacznie uciszać. Nie ja, bo ja nie chcę wchodzić, dlatego że zawsze sytuacja, kiedy ja stoję przed publicznością, a publiczność mnie słucha i ja nagle komuś zwrócę uwagę, to cała publiczność się ustali przeciwko mnie, bo jest solidarność tego zespołu, który jest po drugiej stronie niż ja. Ja po prostu przestaję mówić i się patrzę. Albo ta osoba sama zauważy, że mi przeszkadza i się zamknie, a jak nie zauważy, to inni zaczną ją uciszać. Najlepszy sposób. Broń Boże, nie ośmieszać nikogo. Nie wchodzić w interakcję, żeby ta osoba no, gdzieś tam została źle potraktowana, bo większość będzie się solidaryzowała z tymi, którzy siedzą obok niej. Doprowadzić do tego, żeby publiczność sama próbowała tą osobę, która przeszkadza, uciszyć. Piotr mi zapisuje kolejne pytanie. Jak na co dzień trenować wystąpienia? No więc przede wszystkim, ja to mówię zawsze tak, jak masz mało czasu, to pomyśl chociaż o tym, jak zrzucić mało. To jest najważniejsze. Co zrobić na początku? Pokazać rekwizyt, zadać pytanie, zaskoczyć ludzi. Zawsze przyjdzie czas na to, żeby się przedstawić, powiedzieć, o czym będziesz mówił. Zrzuć małpę na początek. Jak się przygotować i trenować? Przed kamerą i oglądać się. Spróbuj opowiedzieć spokojnie, spróbuj dodać więcej pasji do tego. Przecież to jest kamera, skasujesz to za chwilę. Spróbuj pokazać, zrobić, jakbyś to opowiadał z ogromną pasją, spróbuj przesadzić. I zobacz, czy jak patrzysz i oglądasz to potem na nagraniu, czy rzeczywiście widzisz dużą przesadę. Bo najczęściej zauważysz, że a kurczę, mógłbym jeszcze bardziej. Tak? Naprawdę jest trudno przesadzić z ekspresją. A pasja pomaga zrozumieć i pomaga uwiarygodnić ten przekaz, który dociera do nas. Kolejne pytanie. Co ci zawsze pomaga przed wystąpieniem? No kiedyś z moim kolegą, takim, który też jest mówcą motywacyjnym, często wchodzę do toalety i robię tak zwanego lwa, tak? Żeby się nakręcić, tak? Żeby tak poczuć te emocje i żeby być więcej ekspresji, więc podchodzę do lustra i robię
I słyszę z kabiny, co, tygrys, mój kolega, który od razu wiedział, że to ja. Tak? Więc też tych emocji takich sobie nakręcić. Czasem głośna muzyka też pomaga. Chodzi o to, żeby się nakręcić, dlatego że trudno jest wciągnąć publiczność i złapać ich uwagę, jeżeli samemu nie jest się nakręconym. Więc mi to pomaga, mi bardzo pomaga ta małpa. Jak ja wchodzę i robię coś takiego, że widzę, że... Ja pamiętam, może taką historię opowiem, mieliśmy taki parę lat temu projekt, robiliśmy dla pewnego departamentu w banku i to był taki pomysł, że ten departament był przebadany takim narzędziem psychometrycznym, każdy pracownik tego departamentu dostał swój profil i myśmy mieli ich przekonać, to było około 300 osób, żeby oni wzięli udział w takim programie rozwojowym, żeby każdy uczestniczył w tych warsztatach, które my organizujemy. No i oczywiście wiadomo było, że wielkość kontraktu jest uzależniona od tego, ile osób się zgłosi. I oni mieli trzydniową konferencję i ja zostałem na koniec tej konferencji zaproszony, żeby im opowiedzieć o tym programie i przekonać ich do wzięcia udziału w tym programie. Jak ja wszedłem, to była godzina 16, oni byli po 3 dniach intensywnej pracy, tam nikt nie słuchał tego, kto był na scenie. Ktoś tam pisał coś na laptopie, ktoś inny na komputerze, tu jakieś 2 osoby gadały. Do tego stopnia, że jak ja wszedłem na tą salę, widziałem dziewczynę, która z przodu przemawia, to ja nawet nie słyszałem, co ona mówi. Ja miałem oczywiście zaplanowaną jakąś falę. Ja wiedziałem, że ja coś mam zrobić, ale zdałem sobie sprawę, że dla tych 300 osób, które już są zmęczone, ich uwaga jest kompletnie rozproszona, ja muszę dużo większą małpę wymyślić. I idąc już na scenę, gorączkowo myślałem, co ja mogę zrobić takiego, żeby ich rzeczywiście złapać. I wyszedłem i powiedziałem bardzo głośno tak. Zawsze byłem najmniejszy w klasie. Słuchajcie, w tym momencie zapadła cisza. No wychodzi jakiś facet z firmy doradczo-szkoleniowej, niewysoki, i jeszcze mówi do tego, że zawsze był najniższy w klasie. Ludzie zaczęli się uciszać. Ja już wiedziałem, sala jest moja. Sala jest moja. A potem powiedziałem, mierzyłem się ciągle i zobaczyłem, że nie rosnę i zdałem sobie sprawę, że od mierzenia nikt nie rośnie. I wy mieliście zrobione badanie psychometryczne, dostaliście swój profil, ale dopiero zmianę w was wykona, jeżeli wy coś z tym zrobicie. I proponujemy wam udział w takich warsztatach, które wyglądają w taki to, a taki sposób. Wszyscy się zapisali, wszystkie 300 osób wzięło udział. A dlatego, że bardzo mocno wszedłem i złapałem ich uwagę. Więc warto... Tutaj nie dałem, ale też na warsztatach o tym rozmawiamy, jak pokazać dystans do siebie. Odbiorcy uwielbiają mówców, którzy mają do siebie dystans. Ja tu nie dość, że zrobiłem coś zaskakującego, to jeszcze pokazałem dystans do siebie, a odbiorcy to uwielbiają. Kolejne pytanie. Przykłady zrzucania małpy. Kiedyś, nie wiem, jak pracowałem w BBC, 17 lat pracowałem w BBC, jak musiałem po raz 15 wygłosić w czasie naszej takiej pracowniczej wigilii przemówienie, nie wiedziałem, co mam zrobić, nagle zobaczyłem kawał deski leży, takiej listwy drewniany. Wsadziłem sobie ją w nogawkę, akurat kryzys się zaczynał, wszyscy czekali na moje wystąpienie, a nagle to wyciągnąłem z nogawki i mówię, jak myślicie, po co to przyniosłem? Co to jest? No, mówią, deska, kawałek drewna. Ja mówię, ale pomalowana nie. No właśnie, przyniosłem to po to, żeby odpukać w niemalowane, żeby kryzys nas nie dotknął. To jest jeden przykład. Zadać jakiekolwiek pytanie. Tak jak mówię, ja tym studentom na wystąpieniach publicznych w szkole filmowej mówię, napisz scenariusz swojego wystąpienia, tego, co zrobisz na początku, jak zrzucisz małpę, a potem każe im się zamienić kartkami. Oni mówią, ale to nie pasuje do mojego tematu. Ja mówię, to znajdź sposób, żeby pasowało. Każde dwa tematy można ze sobą połączyć. Tak jak ten student, który się nauczył o mrówce, a go zapytali o słonia. I on mówi, no ale wiadomo, słoń jest bardzo duży, a mrówka z kolei bardzo mała i opowiada o mrówce. Nie ma dwóch takich tematów, których się nie da. Więc tak, pokazać jakiś rekwizyt i zapytać ludzi, jak myślicie, po co ja to przyniosłem? Symbolem czego to jest? Można zadać pytanie, jakiś przykład. Z czym wam się kojarzy liczba 18? No jak myślicie? No i czekać, niech ludzie zgadują. Ale ja mam na myśli 18%. 18%. Z czym wam się kojarzy?
No pewnie niektórym się kojarzy z Państwową Komisją Wyborczą i 18% nieważnych głosów. No tutaj chciałbym powiedzieć, że w czasie tego webinarium 18 nieważnych głosów nie ma. Każdy Wasz głos, każdy Wasz komentarz podczas tego, co tutaj się działo, zostanie przeanalizowany i ja sobie go wezmę głęboko do serca. No, to jest kwestia kreatywności, jest nieskończenie wiele sposobów, więc mówię, zadać pytanie, pokazać rekwizyt, opowiedzieć dowcip. Jak prowadzę warsztat ze Stomin, no teraz będę musiał to zmienić, po to, żeby złapać uwagę odbiorców, jak już się ludzie schodzą, zwykle to się nigdy nie zaczyna dokładnie punkt, godzina, bo ktoś się spóźni, coś tam, ja wychodzę i mówię, proszę Państwa, chciałem na początku powiedzieć, że to jest skandal, to jest totalny skandal. Ja już widzę, ci ludzie siedzą, myślą, kurczę, będzie nas opieprzał, tutaj ten trener od samego początku. A ja mówię, że tak często musimy słuchać nudnych, nieciekawych, źle przygotowanych wystąpień publicznych. I jadę, ale grupa już jest moja. Więc sposobów można znaleźć bardzo dużo, to jest kwestia kreatywności. Im bardziej to jest zaskakujące, kiedyś robiłem taki projekt dla prywatnej szkoły, gdzie z gimnazjalistami robiłem zajęcia i pamiętam, na pierwszą lekcję przychodzę, oni po przerwie wpadają do klasy, w ogóle nie zwracają na mnie uwagi, rzucają się czymś tam tego. No i tak nagle z tego nizowego dwoma nogami, bach, wskoczyłem na pierwszą ławkę. Oni wszyscy zdrętwieni, już wiedziałem, że są moi. I już do końca mogłem ich uwagę utrzymać. Więc sposobów jest wiele. To jest kreatywność. Jak już nie masz kompletnie pomysłu, weź pierwszą lepszą rzecz, jaka ci przyjdzie, jaką masz przed sobą i pomyśl, jak możesz ją wykorzystać po to, żeby zaskoczyć odbiorców. Jest jeszcze jakieś pytanie? Jak zacząć przemówienie? No tak jak powiedziałem, zrzucić małpę. Na pewno nie zaczynać od mówienia, nazywam się tak i tak i będę mówił to i to. Nie, zrzuć małpę. Powiedz coś na początku, co zaskoczy publiczność. Tak? Proszę Państwa, wychodziłem dzisiaj na to wystąpienie, zaczepiła mnie się sąsiadka, bardzo się spieszyłem, no ale nie wypada, więc i zadajemy pytanie, co ja myślę o tej Państwowej Komisji Wyborczej i o tych wyborach, które jej zdaniem były sfałszowane. Czy to jest początek do dowolnego tematu? Oczywiście, że tak. Można teraz znaleźć 100 sposobów, jak tą historię dalej połączyć z tematem, o którym mówię. Więc przede wszystkim zaskoczyć publiczność, zrobić coś, czego oni się nie spodziewają. Jak się nie spodziewają i kupię ich uwagę, to będę się czuł pewnie, a mam tylko jedną szansę, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Musimy już kończyć, bo mija godzina, więc ostatnie pytanie. Dziękuję, Piotrze. Jak mówić i zaskoczyć osoby, do których mówimy często? Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście to jest dużo trudniej. Dużo łatwiej zaskoczyć tych, których nie znamy. No ale trzeba myśleć. Trzeba szukać sposobów. Trzeba oglądać, jak inni to robią. Trzeba patrzeć, jak inni sobie z tym radzą. Zbierać jakieś dowcipy, zbierać jakieś ciekawe historyjki, zbierać doświadczenia, nie wiem, śmiesznych albo niezwykłych rzeczy, które mnie bądź komuś bliskiemu się przydarzyły i zawsze można jakoś zacząć. No, ja dałem ten przykład z tą deską. No. Ja już po raz 16 prowadziłem, musiałem zrobić wystąpienie na nasze bożonarodzeniowe przyjęcie w pracy. No to wymyśliłem deskę, którą odpukałem niemalowane. Ale co roku coś wymyślałem, a przecież to był zespół, do którego ja regularnie musiałem coś powiedzieć. Nie tylko z okazji Bożego Narodzenia. I zawsze najwięcej czasu poświęcałem na to, żeby wymyślić zrzucenie małpy. Bo wiem, że to jest najważniejsze. Jak to dobrze zrobię, to reszta to już będzie kaszka z mleczkiem. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo Wam dziękuję. To było moje pierwsze doświadczenie, żałuję, że nie było żadnej wpady dłużej. Powinienem jakiś tam flipchart przewrócić albo coś, żebyście dobrze zapamiętali. Zapraszam na mój warsztat. To jest dzisiaj jedyna i cena i takiej nigdy nie będzie dla uczestników tego webinarium. Co więcej, jak ktoś po dwudniowym warsztacie powie, nie dało mi to wartości, nic mi to nie dało, zwracamy 100% kasy. Mam nadzieję, do zobaczenia na sali szkoleniowej. Do zobaczenia.